Witam Państwa bardzo serdecznie. I tak jak Pan Profesor powiedział, tematem tego mojego wystąpienia będzie pytanie, czy istnieje etyka libertariańska, a więc będę mówił o libertarianizmie i będę mówił o etyce w kontekście libertarianizmu. To pytanie wydaje się o tyle dość ciekawe, że dwóch głównych autorów, którzy mieszczą się w tym nurcie wąsko rozumianego libertarianizmu, napisało książki właśnie, w których tytułach znajduje się słowo etyka. Marej Rothbard, o którym będę mówił, napisał książkę Etyka wolności, i Hans Hermann Hoppe, o którym nie będę mówił z braku czasu, napisał książkę Ekonomia i etyka własności prywatnej. Otóż stawiając to pytanie, proszę Państwa, chciałem się zastanowić nad taką kwestią, czy istnieje jakaś specyficzna, charakterystyczna dla libertarianizmu etyka, czyli taka etyka, którą można odróżnić na przykład od etyki komunitaryzmu i etyki liberalizmu, czy też nie istnieje taka etyka? Jeśli istnieje taka etyka, to pytanie oczywiście, co to jest za etyka? Jeśli natomiast nie istnieje etyka libertarianizmu, to może się okazać, że istnieje etyka etyka libertariańska, to może się okazać, że istnieje etyka libertarianizmu, to znaczy etyka, która nie jest bezpośrednio, można powiedzieć, etyką libertariańską, ale jest etyką, z którą, można powiedzieć, libertarianie się w jakiś sposób utożsamiają. I oczywiście jest pytanie, jeśli tak jest, co to za etyka? A więc będziemy stawiać pytanie, czy istnieje etyka libertariańska, jeśli tak, to jaka jest, a jeśli nie, to czy istnieje etyka libertarianizmu, czyli etyka, na którą powołują się libertarianie, która nie jest sensu stricto etyką libertariańską. Może się oczywiście okazać, że nie ma ani etyki libertariańskiej, ani etyki libertarianizmu, co oczywiście, mówiąc z góry, jest wykluczone. Otóż jak będę definiował libertarianizm, bo to jest ważne. Otóż libertarianizm będę definiował w takim wąskim sensie, który zdefiniowałem w swojej książce, także nie będę tutaj omawiał, dlaczego tak, a nie inaczej definiuje libertarianizm, ale zdefiniuje libertarianizm jako stanowisko filozofii polityki, na które składają się po pierwsze absolutna koncepcja własności, po drugie doktryna prawa naturalnego, po trzecie austriacka szkoła ekonomiczna i po czwarte indywidualistyczny anarchizm. A więc te cztery punkty będą się składały na libertarianizm w takim wąskim sensie i ograniczę się w tych moich rozważaniach dotyczących etyki do takiego właśnie libertarianizmu. Jak będę rozumiał z kolei etykę? No, etykę będę rozumiał tak po arystotelesowsku, jako pewną sztukę, umiejętność szczęśliwego, jednostkowego życia, gdzie to pojęcie szczęścia, czyli to greckie eudaimonia, będę rozumiał jako rozwój ku własnej doskonałości. A więc krótko mówiąc, będę rozumiał tutaj rozważania etyczne jako te rozważania, które mają pokazać, jak jednostka ma się rozwijać ku własnej doskonałości. I teraz przechodzę, proszę Państwa, już do tego filozofa, który powiedziałem jest takim proschen, można powiedzieć, tego stanowiska, co znaczy do Mareja Rothbarda. I omówię tutaj jego poglądy na etykę, a potem postaram się wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące tego pytania, czy istnieje etyka libertariańska. Otóż Rothbard w takim, można powiedzieć, logicznym porządku zaczyna od krytyki dwóch stanowisk. Mianowicie po pierwsze od krytyki emotywizmu na poziomie metaetycznym i po drugie od krytyki utylitaryzmu na poziomie normatywnym. Zresztą tak dygresyjnie mówiąc, Rothbard nie odróżnia tych dwóch porządków od siebie, tylko można powiedzieć en bloc traktuje emotywizm i utylitaryzm jako należące do jednej sfery, co oczywiście nie jest zbyt szczęśliwe. I teraz za co krytykuje Rothbard emotywizm? Otóż pisze tak. Emotywiści utrzymują, że założenie dotyczące wolności i nieagresji trzeba poczynić na gruncie czysto subiektywnym, emocjonalnym. Chociaż silne uczucia mogą stanowić uzasadnienie własnych przekonań politycznych emotywistów, to pozostaną mało użyteczne dla innych. Emotywiści stawiają się poza domeną racjonalnego dyskursu i tym samym wskazują swoją doktrynę na porażkę. A więc to jest klasyczny, można powiedzieć, krytyka emotywizmu za to, że emotywiści nie sytuują się po stronie racjonalności, tylko jak Państwo wiecie, głoszą pogląd, że sądy etyczne niczego nie opisują, a jedynie wyrażają nasze emocje bądź ewokują pewne stany w słuchających czy w czytelniku. Dla Rothbarda, proszę Państwa, emotywizm jest szczególnym przypadkiem szerszego stanowiska, które także poddaje krytyce, pisząc w następujący sposób. Istotne przesłanie, jakie niesie ze sobą dekonstruktywizm i hermeneutyka, można podsumować jako nihilizm, relatywizm, solipsyzm. Oznacza to, że obiektywna prawda nie istnieje, a jeśli istnieje, to i tak nigdy nie będziemy jej w stanie odkryć.
Jeśli bowiem każda osoba przywiązana jest do swoich subiektywnych poglądów, emocji czy historii, metoda dochodzenia do obiektywnej prawdy nie istnieje. A więc to, ten pogląd, który krytykuje Rothbard, jest takim klasycznym poglądem non-kognitywistycznym, czyli poglądem mówiącym, że żadna obiektywna rzeczywistość moralna nie istnieje i w związku z tym sądy etyczne, które miałyby się odnosić do takiej rzeczywistości, nie mają charakteru prawdziwościowego. To znaczy nie można tym sądom przypisać prawdy bądź fałszu. Tak? Czyli reasumując, czy podsumowując stanowisko Rothbarda w kwestii metaetycznej, Rothbard będzie kognitywistą, czyli będzie uważał, że istnieje obiektywna rzeczywistość moralna, do której odnoszą się sądy etyczne i te sądy etyczne mogą być prawdziwe bądź fałszywe. Tak? Jakie to będzie konkretne stanowisko, to za chwilę się okaże. I teraz przechodzę do krytyki utylitaryzmu. Otóż Rothbard krytykuje także utylitaryzm, jak już Państwu powiedziałem, i tę krytykę można potraktować dwuaspektowo. To znaczy, ona nie nazywa tej krytyki tak, jak ja ją nazywam, ale wydaje się, że można takie dwa aspekty tej krytyki wyróżnić. I pierwszy aspekt, czy pierwszy rodzaj krytyki, to byłaby taka krytyka teoretyczno-immanentna. Otóż Rothbard krytykuje utylitaryzm za samo sedno utylitaryzmu, to znaczy za przekonanie, że tylko konsekwencje, tylko skutki danego czynu mają jakąś wartość i stawia takie retoryczne pytanie. Czy w samym akcie, jego naturze, nie zawiera się już coś, co można by określić jako dobre lub złe? A więc pyta Rothbard, czy przypadkiem nie jest tak, że w samym czynie, w samym akcie, jego naturze, nie możemy dopatrzeć się, dojrzeć samego dobra bądź oczywiście zła, tylko musimy sięgać do konsekwencji czy do skutków danego czynu. I to stanowisko, znowuż tak w formie dygresji, nie jest, proszę Państwa, takie oczywiste i nie jest takie, można powiedzieć, powszechne, bo jak Państwo dobrze wiecie, ani Arystoteles, ani Kant takiego stanowiska nie zajmowali. Arystoteles mówi wyraźnie, że o wartości danego czynu decyduje osoba, sprawca, prawda, który musi być w pewien sposób ukwalifikowany. Etycznik Kamachański mówi o tym wyraźnie. Natomiast Kant, tak samo jak Państwo doskonale pewnie wiecie, mówi, że to intencja czynu, że to motyw czynu liczy się, jeżeli chodzi o wartość moralną danego czynu. Czyli to stanowisko Rothbarda jest bardzo rzadkie, można powiedzieć. Jedyny, który przychodzi mi do głowy jako reprezentant takiego stanowiska, to jest William David Ross, taki dwudziestowieczny filozof, który był na poziomie metaetycznym zwolennikiem tak zwanego intuicjonizmu deontologicznego, czyli takiego stanowiska, w którym twierdziło się, że to słuszność czynu da się wyprowadzić z samego czynu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ja komuś obiecuję, to znaczy, że mam obowiązek dotrzymać tej obietnicy i ta słuszność tego czynu, czy obowiązkowość tego czynu leży w samej tej obietnicy, którą złożyłem. Nie trzeba sięgać ani do intencji, ani do skutków danego czynu, żeby zrozumieć, na czym polega słuszność danego czynu. Ale akurat to jest stanowisko dość rzadkie. Po co takie stanowisko, czy jaki jest powód zajmowania przez Rothbarda takiego stanowiska, które nie jest dość popularne, chociaż to nie jest może zarzut, prawda? Otóż Rothbardowi będzie chodziło o jedną, jak się wydaje, fundamentalną rzecz. Mianowicie o to, że jeśli nikt nie działa agresywnie w stosunku do kogoś innego, to nikt nie ma prawa działać w stosunku tej osoby w sposób agresywny. Czyli nikt nie ma prawa używać przemocy w stosunku do kogoś, kto takiej przemocy nie używa. I nie ma tutaj znaczenia, jakie są intencje, jakie będą konsekwencje danego czynu, czy na przykład, jeżeli państwo zabiera nam w formie opodatkowania bez naszej zgody, czyli siłą pewne pieniądze, bo liczą się jakieś dobre konsekwencje, dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna, to dla Rothbarda ten sposób myślenia będzie nie do przyjęcia, gdyż sam akt, prawda, pozbawienia kogoś czegoś bez jego zgody jest immanentnie zły, bez odwoływania się akurat do konsekwencji i bez odwoływania się do motywu. I to jest pierwszy rodzaj krytyki, którą nazwałem sobie tak teoretyczną, immanentną, odwołującą się właśnie do teorii i do tego, co można by nazwać źródłem czy rdzeniem utylitaryzmu. I drugi rodzaj krytyki to jest krytyka praktyczno-transcendentna, czyli trochę wychodząca, można powiedzieć, poza założenia utylitarystyczne, i taka krytyka, która powiada, że utylitaryści są koniunkturalistami. Otóż pisze Rothbard tak. Utylitarysta w najlepszym przypadku będzie traktował zasadę jako niewyraźną wskazówkę, cel dążeń, pewną skłonność, którą w dowolnej chwili można zlekceważyć.
A więc ta krytyka zmierza do tego, żeby pokazać, że utylitarysta tak naprawdę nie posługuje się żadnymi absolutnymi pryncypiami, żadnymi absolutnymi zasadami czy regułami, tylko jest skłonny w zależności od sytuacji dostosować te swoje wskazówki, reguły postępowania właśnie do aktualnej sytuacji. Prawda? I to dla Rothbarda, który jest absolutystą, jeżeli chodzi o kwestie własności, jest oczywiście nie do przyjęcia i taką postawę Rothbard będzie oczywiście krytykował. I to, jak powiadam, w porządku logicznym, to jest punkt wyjścia, to znaczy krytyka tych dwóch stanowisk. I teraz w porządku takim, można powiedzieć, logicznym, mamy pozytywne stanowisko Rothbarda. Co to jest? Otóż Rothbard odwołuje się tu bezpośrednio do doktryny prawo naturalnej i pokazuje, jakie są, można powiedzieć, fundamenty tej doktryny prawo naturalnej. A więc po pierwsze mówi, że zakłada się tutaj, że jeżeli coś jest, to jest zawsze czymś. Znaczy nie ma rzeczy, która by nie była czymś, a to bycie czymś oznacza posiadanie jakiejś wewnętrznej natury, jakiejś istoty, która według Rothbarda, na którą według Rothbarda składają się pewne własności, czy dyspozycjonalne własności, które posiadają tendencję do aktualizacji. Tak? I teraz w zależności od ilości i jakości tych różnych własności, rzeczy różnią się między sobą. Prawda? Miedź ma inne własności, kamień ma inne własności, w związku z tym ich tendencja do aktualizacji tych potencjalnych czy dyspozycjonalnych własności będzie inna, a w związku z tym te rzeczy będą inne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której wspomina tutaj Rothbard, to jest kwestia człowieka. Oczywiście człowiek też jest jakimś bytem i człowiek też posiada pewien zestaw dyspozycjonalnych własności, które mają tendencję do aktualizacji. I te własności decydują o naturze człowieka jako człowieka. Co więcej, co zgodne jest oczywiście z całą doktryną prawo naturalną, Rothbard twierdzi, że ten zbiór dyspozycjonalnych własności wyznacza cel każdej rzeczy i idąc za Arystotelesem i oczywiście świętym Tomaszem, mówi, że ten cel jest jednocześnie dobrem dla danej rzeczy. Tak? A więc nasze własności, nasze dyspozycjonalne własności, które mają tendencję do aktualizacji, wyznaczają nam cel, do którego my jako istoty mamy zmierzyć. Teraz co to są, proszę Państwa, co to są za tendencje? Otóż Rothbard wydaje się, bo tego eksplicyte nigdy nie mówi, wymienia dwie takie tendencje, czy te dwa zestawy własności, które potem przekładają się na tendencje. A więc to jest po pierwsze tendencja do zachowania życia i tendencja do zachowania zdrowia. Chociaż, i to znowu dygresja, okazuje się, że one przez Rothbarda nie są traktowane jako absolutne tendencje, które wymagają aktualizacji. Bo w przypadku tej tendencji do zachowania życia Rothbard czyni wyjątki dla dzieci nienarodzonych czy płodów, jak mówi. To znaczy twierdzi, że one nie powinny być chronione, mówiąc krótko. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, że to matka posiada własność nad nienarodzonym dzieckiem czy płodem, a w związku z tym ten płód czy nienarodzone dziecko nie ma prawa do ochrony życia. I teraz Rothbard nazywa swoją etykę etyką prawa naturalnego i definiuje ją w następujący sposób. Etyka prawa naturalnego orzeka, że dobro lub zło może być ustalone w świetle tego, co wypełnia lub blokuje ludzką naturę. Prawo naturalne naświetla zatem, co jest dobre dla człowieka, do jakich celów powinien on dążyć i które zachowują harmonię z ludzką naturą oraz je spełniają. A więc tak definiuje Rothbard etykę prawa naturalnego, na którą, jak powiadam, składają się przede wszystkim życie i zdrowie, bo o innych elementach składowych czy fundamentalnych tej etyki Rothbard nie pisze. Ale proszę Państwa, z drugiej strony Rothbard w jednym ze swoich dzieł pisze, iż istnieje naukowa etyka formułująca zasadę cnotliwego działania, którego celem jest szczęście jednostki. Czyli deklaratywnie jakby Rothbard opowiada się za takim arystotelesowskim stanowiskiem, o którym mówiłem na początku, definiując etykę. Natomiast kiedy przychodzi do szczegółów i do konkretyzacji tej deklaracji, to okazuje się, że Rothbard ma do powiedzenia tylko tyle, że człowiek powinien chronić życie i zdrowie. Prawda? Czyli można powiedzieć, że to dość uboga wersja arystotelesowskiej etyki, prowadząca całe nasze działanie do ochrony życia i zdrowia. I faktycznie tak jest, bo Rothbard pisze w następujący sposób. W tej samej książce, czyli w Etyce Wolności, z której był ten ostatni cytat, Rothbard pisze tak.
Intencją tej książki nie jest zastosowanie etyki prawa naturalnego do kwestii ludzkiej moralności. Da? We wcześniejszym tekście stwierdza, co następuje. Libertarianizm nie jest i nie stara się być kompletną teorią moralną. I dalej. Libertarianizm per se nie posiada żadnej ogólnej czy osobistej teorii moralnej. To, co każdy czyni ze swoim życiem, ma żywotne i duże znaczenie, lecz z punktu widzenia libertarianizmu jest to nieistotne. Czyli de facto można powiedzieć, Rothbard deklaratywnie stwierdza, że będziemy się odwołać do etyki prawo naturalnej, natomiast, jak się okazuje, przenosi po ustaleniu tylko tego, że mamy chronić życie i zdrowie, przenosi całą dyskusję na poziom polityczny i nazywa ten rodzaj dyskursu społeczną etyką wolności albo polityczną filozofią wolności. Czyli de facto można powiedzieć, rozważania Rothbarda ograniczone są do stwierdzenia tego, że człowiek powinien chronić życie i zdrowie. I teraz, jaka jest odpowiedź na to pytanie, czy istnieje etyka libertariańska? Otóż odpowiedź jest taka. Według mnie etyka libertariańska nie istnieje. To znaczy nie ma czegoś takiego jak etyka libertariańska. Jest tylko etyka libertarianizmu, która jest szczątkową, można powiedzieć, formą doktryny prawo naturalne. Dlaczego szczątkową? Otóż mam jeszcze 2 minuty, tak? Znaczy nie, każda osoba, ja bym sugerował, żeby się zmieściła w 20-25 minutach, żebyśmy mieli jeszcze kilka minut na dyskusję. Bo o co chodzi? Teraz przechodzę już po tych takich, można powiedzieć, wstępnych wnioskach do takiego praktycznego eksperymentu myślowego. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy kilkudziesięciu czy kilku Robinsonów Crusoe na bezludnych wyspach. A? Do czego się bardzo chętnie libertarianie odwołują, jeżeli chodzi, można powiedzieć, o kwestie ekonomiczne, prawda? Wymiany, pojawia się pintaszek i tak dalej, i tak dalej. Ale wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację i ci ludzie nie wiedzą wzajemnie o sobie, że istnieją. I teraz, czy można by zadać pytanie, który z tych Robinsonów jest lepszym człowiekiem? Czy na przykład ten, który wstaje rano, coś tam zje, potem śpi, znowu coś zje, znowu śpi? Czy też na przykład ten, który wstaje rano, pływa, potem się opala, potem znowu ćwiczy, czy dba o swoją fizyczność? Czy też na przykład ten, kto próbuje czynić jakieś obserwacje na temat świata naturalnego, a to obserwuje wschody i zachody słońca, robi notatki dotyczące zachowania zwierząt, prawda, i roślin, czy też na przykład ten, który próbuje zrobić sobie jakiś prymitywny instrument, próbuje nauczyć się grać na nim, czy próbuje malować, czy próbuje rzeźbić. I teraz w świetle tego, co powiedziałem, nie ma żadnego kryterium, za pomocą którego można by odróżnić, który jest lepszy. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nich dba o swoje życie i o swoje zdrowie i żaden z nich nie działa agresywnie w stosunku do żadnej innej osoby. No, zakładając oczywiście, że nikt tam się nad zwierzętami, żaden z tych Robinsonów nie będzie znęcał i pastwił, prawda? A więc w tym sensie można by powiedzieć, ta etyka libertariańska jest taką etyką, można powiedzieć, libertarianizmu, żeby być precyzyjny, jest taką etyką, można powiedzieć, formalną, ograniczoną tylko do tych dwóch postulatów, natomiast w przypadkach konkretnych nie jest w stanie dać odpowiedzi na to pytanie, które życie jest lepsze. Które życie, można powiedzieć, jest tym życiem, które jest lepsze dla indywidualnego rozwoju każdej jednostki, bo te warunki, można by nadać warunkami brzegowymi, zachowania życia i zdrowia nie wystarczają, żeby na takie pytanie odpowiedzieć. Tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Proszę zadawać pytania. Pan profesor zna jakąkolwiek etykę, która by odpowiadała na te pytania? Ja bym powiedział tak. Bo intencją tego mojego wystąpienia było to, żeby pokazać, że być może trzeba by pójść trochę głębiej, na przykład w kierunku Arystotelesa, prawda? I pokazać, że na gruncie Arystotelesa da się jednak powiedzieć, który człowiek jest lepszy. Ten na przykład, który rozwija swoje predyspozycje, swoje zdolności, ten, który tego nie czyni, jest gorszy. Nie subiektywnie gorszy, tylko obiektywnie gorszy według Arystotelesa, bo pojęcie eudaimonii, czyli tego rozwoju ku własnej doskonałości, jest pojęciem obiektywnym, według Arystotelesa, wynikającym z natury człowieka. Także ja nie twierdzę, że znam taką etykę, która by odpowiadała bardzo precyzyjnie na to pytanie, które pan profesor postawił, natomiast wydaje mi się, że etyka Arystotelesa jest bogatsza, prawda? I na gruncie etyki Arystotelesa jest łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, niż w przypadku Rothbarda, który mówi, zachowujmy tylko życie i zdrowie, koniec, kropka.
prawda? Czyli nie jest dystynktywna wtedy taka etyka libertarianizmu, która mówi, zachowujmy tylko życie i zdrowie i nie działajmy agresywnie w stosunku do kogokolwiek. To dotyczy wszelkich liberalizmów. Ja się z tym zgodzę. Ja się z tym zgodzę. Na takim pierwszym przybliżeniu, można powiedzieć, ten podział jest taki, jak pan profesor zauważył. Ja tutaj nie występuję. Tak, proszę. Mnie interesuje, bo tutaj cały czas mówił, że etyka libertariańska ma chronić życie i zdrowie. I to etyka libertariańska. Jeden na bezludnej wyspie leży, śpi i je, a drugi ćwiczy, coś tworzy i tak dalej. Na przykład. No dobrze, mają chronić swoje życie i zdrowie. Tu kwestia zdrowia zaczyna być bardzo interesująca, bo ten, co leży, de facto będzie mniej sprawny, czyli po kilku latach mniej zdrowy od tego, kto ćwiczy. Czy tu da się wprowadzić jakieś dystynkcje? Można by taką subtelność wprowadzić, prawda, na którą tutaj wskazujesz, że ci, którzy, można powiedzieć, bardziej dbali o swoje ciało niż o swojego ducha, prawda, powiedzmy, prawda, bo nie o tym mówię, są, można powiedzieć, lepszymi ludźmi, bo w większym stopniu dbają o swoje zdrowie, prawda? Ale z drugiej strony, no też mamy takie obiekcje, jak się wydaje, że nie cenilibyśmy za bardziej człowieka, który właśnie dba o siebie, nie ma tam fitness klubu na tej bezludnej wyspie, ale no powiedzmy, że po prostu zachowuje się jakby były, prawda? On idzie zamiast do solarium, idzie się poopalać, prawda? Zamiast na basen idzie do morza, prawda? I ten, który, można powiedzieć, poświęca się studiowaniu zachowań zwierząt, prawda? A więc nie chcielibyśmy powiedzieć, że ten lepiej żyje, chociaż de facto trzeba mówić, że ten dba o swoje zdrowie bardziej, prawda? Prawda? No, ale posuńmy się o krok dalej i wyjdźmy z tej stronę. No, ale z drugiej strony. Wejdźmy w szczelnię lodową. Załóżmy, że to będzie grotołaz, który wpadł do szczelni lodowej i tam został do głębiej się posunąć. Tak. Nie może się nawet poruszać, być może, że jest w ciąży. Nie ma telefonu komórkowego, tak. Więc on nie jest podmiotem prawnym, bo nie może zawierać efektywnie umów prywatno-cywilnych, tak. Nie może chronić się przed agresją, chyba że ona nie nastąpi. Nie może też działać agresywnie. W zasadzie on nie może działać, nie powoduje żadnych skutków w świecie, tak. Więc w zasadzie czy on jest istotą etyczną, ponieważ nie jest podmiotem prawa, nie powoduje skutków w świecie, nie wchodzi w relacje z innymi ludźmi. Czyli no tu by był element, bo wiadomo, ty mówisz na początku, komunitaryzm versus libertarianizm, to komunitariani uważają, że etyka jest pochodną przynależności do wspólnoty. Tak. Czyli też to odpada. Tutaj to odpada, ponieważ liberałowie uważają, że to albo z common law, albo ewolucyjnie, albo prawo naturalnie, ale tutaj tego w ogóle nie ma. No i co z tym grotołazem? No nie wiem, właśnie. No. On jest podmiotem etycznym? Znaczy to, no w sensie można powiedzieć takim można powiedzieć zredukowanej etyki libertarianizmu, bo ja cały czas mówię, że to raczej etyka libertarianizmu niż etyka libertariańska, bo nie ma czegoś takiego jak etyka libertariańska, która by była specyficzna. On, można powiedzieć, jakby, no, skoro znalazł się w takiej sytuacji, prawda, nie działa agresywnie, a próbuje jednak to swoje zdrowie i życie ochronić, bo jeżeli on walczy, prawda? Bo Rothbard mówi tak na przykład, jeżeli wiesz, że są grzyby trujące, to nie możesz ich zjeść. Nie walczy, nie ma szans. Ale nie, ale ma, no wiesz, ale ma, może ma intencję, prawda, chronienia swojego życia i zdrowia, prawda? Jeżeli byłby jakiś abnegatem, powiedział, no super, że to jeszcze nie jestem, że wreszcie koniec, nie, prawda? To jest po co coś robić? Po co coś robić? To ludzie też uwzględniają intencję. Po co? Bo to była na skutek, tak? Tak, tak. Po co? Nie, tutaj wiesz, no tutaj wydaje się, że skoro nie spełniają, tak. No to już nie będę. Proszę bardzo, proszę. Ja mam takie pytanie. Powiedziałeś, że libertarianin ma chronić życie i zdrowie, ale znaczy, Rothbard tak mówi. Tak, tak. Natomiast może zabrakło tutaj, znaczy może ja to źle rozumiem, swoje życie i zdrowie. Bo, swoje życie i zdrowie. Tak, bo właśnie tak. Nie ma obowiązku chronienia życia, zdrowia kogoś, kto kołoczy do drzwi i mówi, że jest głodny, prawda? Tak. To jest pierwsza rzecz, czyli to dopowiedzenie swoje życie i zdrowie swoje wiele wyjaśnia, prawda? Tak. I swoje życie i zdrowie. Tak. I chyba też, ale moje pytanie właśnie dotyczy samobójstwa, co w przypadku samobójstwa. A druga sprawa to jest kwestia agresji. Otóż pełna zgoda, ja przynajmniej z Rothbardem mam podobne zdanie na kwestii płodów. Natomiast jeśli już dziecko się urodzi, to zastanawiam się, tylko nie wiem, czy to nie jest zbyt daleko idąca taka definicja agresji, ale uważam, że jeśli na przykład rodzice nie karmią dziecka,
i ono umiera, na co Rothbard się godzi, to czy to nie jest jednak forma agresji skierowana do dziecka, jakoś tam szeroko rozumiana? Podobnie zresztą w przypadku zwierząt, tak? Kiedy one są, powiedzmy, stłoczone w klatkach, Rothbard odmawia praw zwierząt, prawda? Tak, czy to nie jest jednak jakaś forma agresji skierowana do tych istot? I czy to nie jest taka pewna sprzeczność w tym pojęciu agresji? To samobójstwo i... Znaczy, co do samobójstwa można powiedzieć, to Rothbard mówi, że pewne prawa są niezbywalne, prawda? I tu jest ta granica, taka metafizyczna granica tego, do czego mamy praw. I nie mamy prawa jakby pozbawić się samemu życia. Tak jak samo nie mamy prawa sprzedać się w niewolę. Prawda? Czyli ten akt naszej woli, sprzedania się w niewolę i akt, można powiedzieć, pozbawienia się do życia, jest, można powiedzieć, niezasadny dla Rothbarda. A eutanazja? Proszę? Eutanazja? Eutanazja, można powiedzieć, no, to było rodzaj samobójstwa, prawda? Wspomagane samobójstwo, niektórzy mówią. W pewnym sensie, prawda? Także tutaj wydaje się, tutaj należałoby chyba tak konceptualnie odróżnić eutanazję od samobójstwa, prawda? Ponieważ no, eutanazja raczej, można powiedzieć, jest takim ostatecznym środkiem skończenia z życiem, które jest, można powiedzieć, życiem no, złym, mówiąc krótko, oczywiście takim jest ból, cierpienie i tak dalej. Samobójstwo oczywiście też tak może być, prawda? Ale tutaj nie mam dokładnej jasności po prostu. Po prostu chcę tylko potwierdzenia moich intuicji, że libertarianizm jest ostatecznie konserwatywny. Bo moim zdaniem tak jest. Wbrew pozorom, że jest niby taki wolnościowy i róbcie ze swoim życiem co chcecie. To w gruncie rzeczy jest tam pełno takich aporii moim zdaniem. Znaczy, czyli jeżeli konserwatyzm przejawiałby się w tym, że istnieją jakieś, że jeżeli libertarianizm miałby być koncepcją mówiącą, że istnieją jakieś granice, to oczywiście tak, bo libertarianizm nie jest libertynizmem, prawda? I to na pewno tak, to znaczy istnieją pewne granice, na przykład mówię, niezbywalność ludzkiej woli, to znaczy nie można zaprzedać się w niewolę, prawda? Nie można tego zrobić. Znaczy to jest dla mnie intuicyjne, ale już na przykład to, że ja nie mogę popełnić samobójstwa, już budzi jakoś... Dlaczego? Nie, no, znaczy ja mówię, tutaj... Proszę Państwa, już nasz czas powoli ucieka. Zapraszam później do kawiarni i tak dalej. Dodatkowe pytania. Ja jeszcze mam takie krótkie pytanie, poprosić. Rothbard twierdzi, że to jest dobre, co jest zgodne z naturą ludzką. Ale co jest tą naturą ludzką dokładnie dla niego? No, naturą ludzką, można powiedzieć, daje taką odpowiedź. Znaczy, Rothbard nie wymienia tego, to jak na przykład Joe Finis mówi, prawda, enumeratywnie, prawda, że do tego, żeby człowiek się dobrze rozwijał, czyli zgodnie z swoją naturą, potrzebne są pewne dobra, godność, przyjaźń. Ale jaką w ogóle ma koncepcję natury? Proszę? Czy on ma jakąś wyraźną koncepcję? Nie, on nie ma wyraźnej. Dlatego ja powiem... Jak można mówić o takich twierdzeniach? Kiedy się nie ma koncepcji natury ludzkiej. To znaczy, Rothbard nie jest filozofem, po pierwsze, prawda? Dlatego ja tutaj mówię, nie ma etyki libertariańskiej, prawda? Nie ma etyki libertariańskiej. Rothbard odwołuje się do takich klasycznych koncepcji natury ludzkiej, prawda? Aristotelesa, świętego Tomasza. Przecież tych koncepcji mamy tak wiele, że to trzeba się zdecydować na to. Tak, znaczy to jest rzeczywiście zarzut, można powiedzieć, taki klasyczny zarzut pod adresem każdej koncepcji natury człowieka, że one są niewspółmierne czy nawet sprzeczne. W związku z tym samo pojęcie koncepcji natury jest, to można powiedzieć... jakąś wybrać. Tak, znaczy on mówi ogólnie wybiera, dlatego ja tutaj jestem sceptycznie stawiony do tego takiego wyboru czy deklaracji Rothbarda, że w naturze ludzkiej ma się przejawiać pewne własności, które służą człowiekowi, żeby... Jeżeli ja mogę coś powiedzieć, jeszcze słówko tylko. Tak, tak. Wczoraj właśnie ja miałem swoje wystąpienie i ono między innymi było poświęcone naturze ludzkiej. Tak jak ja odsłuchałem Pana wystąpienie, to moje taka konkluzja, ta natura, którą on jakby postrzega, bo jakby tylko te dwa elementy zostały uwypuklone, czyli moment zagrożenia życia, tak. I obrony przed śmiercią, to jest tak jak zachowanie troszkę zwierzęce, więc ta natura ludzka to jest, bo ja właśnie wczoraj mówiłem o tej takiej naturze zwierzęcej, że my jesteśmy ponad, że te takie zawężające koncepcje natury ludzkiej są błędne, bo one sprowadzają nas do poziomu zwierzęcego. Także, proszę Państwa... Ja uważam, że to było zredukowane. Ja przepraszam, bo ja już w tej chwili zabieram sam czas, ale nasz czas dobiegł końca. Dziękujemy Panu profesorowi. Przepraszam, że nie odpowiedziałem na wszystkie pytania z różnych powodów. I zapraszamy Pana doktora Adama